Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dziś w studio razem ze mną ksiądz Łukasz Ziemski, rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej. Szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Łukaszu, anieśmy się obejrzeli, kiedy świętowaliśmy Boże Narodzenie. Mieliśmy przełom roku, Sylwestra, mszę świętą w intencji Wałbrzyszan, całego miasta też, a tu już kolejne święto, Trzech Króli. Tak jest, zbliżamy się do bardzo ważnego święta w całym kalendarzu liturgicznym. Tak jak pan redaktor wspomniał, święto Trzech Króli, bardziej oficjalna nazwa tego święta to Objawienie Pańskie. Mhm. Bardzo ważne, ponieważ podkreśla tę prawdę bożonarodzeniową. Chrystus przyszedł do wszystkich. Trzej królowie, magowie, astronomowie, różnie oni są nazywani, mają symbolizować świat pogan. Chrystus przyszedł nie tylko do narodu wybranego, ale przyszedł do wszystkich ludzi na całej ziemi i właśnie ci, którzy przyszli mu złożyć hołd, magowie, królowie, to symbol właśnie tego świata pogańskiego, czyli całego świata. W kalendarzu świeckim 6 styczeń był datą przez długie lata zapomnianą, przysypianą, w ogóle nieobchodzoną. Co się zmieniło, że w tej chwili tak bardzo podkreśla się istotę tego Objawienia Pańskiego? Tak jak wspomniałem, to święto już właściwie od IV wieku było bardzo ważnym świętem. Natomiast myślę, że te okoliczności, które w Polsce, na wzór innych krajów również, związane z dniem wolnym od pracy, właśnie z okazji tego święta, one właśnie mają też przypomnieć nam o tym rodzinnym charakterze świętowania wszelkich uroczystości kościelnych, bo one zawsze mają bardzo głęboki związek z tym wymiarem rodzinnym. A myślę, że okazja, żeby nie pójść do pracy w tym dniu, jest doskonałą, żeby ten czas spędzić ze swoją rodziną albo w innych formach proponowanych właśnie również przez Kościół od kilku lat. Można na przykład wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Z roku na rok w coraz większej liczbie miast takie właśnie uroczyste pochody mają miejsce. W Wałbrzychu będzie podobnie, w Świdnicy będzie podobnie, w Siewodzicach będzie podobnie. Tak, na mapie naszej diecezji aż w 10 miejscach będą odbywały się Orszaki Trzech Króli. Mówię w 10 miejscach, ponieważ 9 z tych miejsc to są miasta, ale warto podkreślić, że również w Starych Bogaczowicach, tutaj bezpośrednio sąsiadujących z Wałbrzychem, również Orszak Trzech Króli przejdzie. To jest bardzo ważne. Wymiar taki zewnętrzny i też tradycyjny świętowania właśnie w kontekście niedawnych świąt Narodzenia Pańskiego. To święto Trzech Króli właśnie połączone z tym orszakiem, to nawiązanie do tej tradycji jasełkowej, tradycji, która od wielu wieków właściwie w Kościele była obecna, która działając na te nasze zmysły pozwala nam uświadomić sobie to wszystko, co przeżywaliśmy niedawno właśnie przy okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i co teraz jeszcze bardziej wybrzmiewa w Kościele przy okazji tej uroczystości. A te tradycje są bardzo piękne właśnie związane z jasełkami. One nie tylko są wpisane w ten czas uroczystości Trzech Króli, ale w niektórych miejscach w Polsce bezpośrednio po świętach Narodzenia Pańskiego przechodzili kolędnicy, odwiedzali domy. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ksiądz biskup Ignacy Dec po obowiązkach tutaj w diecezji, a więc po tej mszy świętej w Narodzenie Pańskie, którą odprawił w katedrze, udał się w swoje rodzinne strony w okolice Leżajska i opowiadał nam, że szedł z takim wielkim korowodem po swojej rodzinnej wsi, tam ponad 30 osób było, grał na harmonii, śpiewali kolędy i ponad 6 godzin taki pochód przechodził od domu do domu właśnie z jasełkami. Myślę, że to jest warte podkreślenia. Ksiądz biskup bardzo lubi kultywować takie tradycje i co rok stara się właśnie w takich jasełkach, w takich kolędniczych pochodach uczestniczyć. Również będzie uczestniczył pewnie w którymś z tych orszaków tutaj na terenie diecezji Świdnicy, chociaż nie jest to do końca pewne, bo w jednej z diecezji będą odbywały się święcenia biskupie i być może będzie musiał tam się udać, ale też niewykluczone, że również z diecezjanami w Wałbrzychu czy w innym miejscu będzie uczestniczył w Orszaku Trzech Króli. Ta uroczystość Objawienia Pańskiego przez długie lata kojarzyła mi się, pamiętam jeszcze jako dziecku, z literami KMB i rokiem wypisywanymi kredą na
drzwiach mieszkania. Tak jest. W uroczystość objawienia pańskiego w kościołach święcona jest woda święcona, którą ludzie sobie zabierają do domów. Natomiast również święcone jest kadzidło i kreda. Tą kredą właśnie oznaczamy drzwi mieszkań chrześcijańskich. No i tutaj tradycja tych trzech liter KMB dwojako jest tłumaczona. Albo właśnie na pamiątkę tych symbolicznych trzech króli, którzy przybyli oddać pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi. Przypisuje się im imiona Kacper, Melchior i Baltazar, stąd te litery KMB. Bądź też, no, myślę, że bardziej głęboki tutaj wymiar ma ta symbolika hasła łacińskiego niech Chrystus błogosławi mieszkanie. Christus mansionem benedicat. I stąd również te litery CMB, które wypisujemy, dopisując również bieżący rok. Piękny symbol, piękna tradycja. Myślę, że właśnie ten wymiar drugi, ta prośba o błogosławieństwo w całym roku, który rozpoczęliśmy niedawno, myślę, że jest bardziej pogłębiona i wyraża to pragnienie, które jest w naszych sercach. Trzech króli to również trzy dary, które otrzymało Dzieciątko Jezus od nich. Złoto, mirra, kadzidło. Co one symbolizują? Tak jest. No, złoto, no to te cenne rzeczy, bogactwa materialne, o których jakoś myślimy bardzo często. No, Chrystusowi należy się wszystko. Nieraz te dyskusje takie właśnie o świątyniach, o ich wyglądzie i tak dalej. No, my jako ludzie staraliśmy się przez wieki to, co jest dla nas najcenniejsze, a mianowicie sztuka, którą my jako ludzie tworzymy, właśnie również Panu Bogu ofiarować w tych różnych obiektach sakralnych. No i ten król, który przybył, również chciał to dobro materialne ofiarować. Kadzidło oczywiście jest używane w cerach liturgicznych do dzisiaj w kościele. Ma symbolizować tę modlitwę wznoszącą się do nieba i faktycznie to symbolizuje, bo kiedy tym urządzeniem, które nazywa się trybularz, kapłan okadza ołtarz czy okadza Najświętszy Sakrament, faktycznie to wznosi się do góry i symbolizuje naszą modlitwę i no, Chrystus jest naszym pośrednikiem do Boga. Modlimy się przez Chrystusa, z Chrystusem i również w Chrystusie. I również to kadzidło ma symbolizować no, takie oddanie czci boskiej Chrystusowi. No a mirra jest symbolem cierpienia. No, wtedy również, kiedy Chrystus przyszedł na świat, ja już wspominałem kiedyś tutaj w rozmowie naszej o tym, że po to to przyjście było, aby Chrystus nas odkupił. Odkupił nas przez cierpienie, przez krzyż i ta mirra, którą otrzymał, no, symbolizowała również ten wymiar naszego zbawienia przez krzyż Chrystusa. Święto objawienia Pańskiego jest świętem wesołym, prawda? No oczywiście, tak jak wspomniałem na początku. To jest moment radości. No radość. Chrystus przyszedł do wszystkich. Nie tylko do wybrańców, nie tylko do jakichś wspaniałych ludzi, ale do każdego człowieka. Do tego, który błądzi, który jest bardzo daleko, do tego, który w życiu jakoś się pogubił z różnych przyczyn. Chrystus przychodzi do wszystkich. I to jest ta wielka radość, która powinna w naszym sercu być już od momentu świętowania Narodzenia Pańskiego. Również to święto Epifanii, czyli objawienia Pańskiego. Jak gdyby to wszystko potęguje, podkreśla na nowo. Też nic dziwnego, że w weekend poprzedzający Święto Trzech Króli w naszej diecezji będą miały miejsce dwa wyjątkowe koncerty. No konkretnie myślę, że możemy mówić tutaj o Wałbrzychu. Wałbrzychu obserwuję, że coraz więcej różnych bardzo ciekawych wydarzeń, inicjatyw jest realizowanych. Również Kościół proponuje tutaj właśnie przy tej okazji, myślę, że wyjątkowe koncerty, bo o godzinie 17 właśnie 5 w kościele Józefa Robotnika na Piaskowej Górze odbędzie się koncert Mieczysława Szcześniaka, koncert kolęd, wspólnie organizowany tutaj przez parafię katolicką i parafię ewangelicko-augsburską. To już jest ważne podkreślenie tego wymiaru ekumenicznego, tej współpracy, która między, szczególnie można powiedzieć tutaj na Wałbrzychu, właśnie między tymi parafiami jakoś owocuje bardzo dobrze, z pożytkiem dla ludzi, bo po prostu mogą skorzystać z tego ważnego wydarzenia kulturalnego. I też w tym samym dniu o godzinie 18:45 w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego po raz czwarty odbędzie się koncert. Myślę tu oczywiście o Podzamczu. Każdy kojarzy to sanktuarium właśnie z tym miejscem. Odbędzie się koncert już czwarty z cyklu
kolędy różnych krajów. Tradycyjnie w tym koncercie wezmą udział przedstawiciele stowarzyszenia Freundschaft tutaj z Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju, którzy wykonają kolędy w języku niemieckim, ale no myślę, że takim gwoździem programu będzie po raz kolejny występ, śpiew pięknych kolęd w wykonaniu czeskiego chóru Cantilena z Hradec Kralove, miasta, które jest miastem partnerskim Wałbrzycha. Już od 4 lat ten dziewczęcy chór no, zachwyca pięknem śpiewu. No i przyjeżdża tutaj do Wałbrzyskiego Sanktuarium na Podzamczu i właśnie przy okazji w przeddzień święta Trzech Króli ten koncert się odbywa. No i uwieńczeniem tego wszystkiego będzie również śpiew przepiękny, bo ten chór też się bardzo rozwija, miejscowego chóru Millennium, które kiedyś reprezentowało nasze miasto właśnie na przeglądzie chórów Hradec Kralove. Przyjaźń tam się wielka zawiązała pomiędzy chórami i do dzisiaj trwa, owocuje i myślę, że to jest bardzo pozytywny przejaw takiej oddolnej współpracy, ale również pod tym kątem współpracy miast, miast partnerskich. Chór Millennium w maju bodajże, albo w kwietniu, nie pamiętam dokładnie miesiąca, koncertował w katedrze w Hradec Kralove, również na zaproszenie chóru Cantilena i tego ośrodka, odpowiednika naszego ośrodka kultury Adalbertinum właśnie z Hradec Kralove. Także bardzo cieszy fakt takiej współpracy właściwie oddolnej, ale realizowanej już od 4 lat. Warto odwiedzić świątynię na największym wałbrzyskim osiedlu, także dlatego, że kościół ten ma wyjątkową akustykę. Tam naprawdę dobrze słychać ten śpiew, tą muzykę, która pod kopułą rozbrzmiewa naprawdę ze zdumiewającą siłą. Tak jest. Zapraszamy bardzo serdecznie. Niech te pozytywne wrażenia, również estetyczne przy okazji tych dwóch koncertów, no, pomogą nam rodzinnie dobrze świętować uroczystość objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. A zapraszał ksiądz Łukasz Ziemski ze Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.